Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Bernasiak i zapraszam Państwa dzisiaj do recenzji wspaniałej nowości od Narcisa Rodriguez. Zapach, który wyszedł tego roku, czyli w 2021 roku, w lutym, pojawił się u nas na półkach i naprawdę mnie zszokował. Zszokował mnie, absolutnie zaskoczył, gdyż cała linia Narcisa Rodriguez to przede wszystkim właśnie takie pudry i taka bardzo sensualna moc piżma. A tutaj piżmo zostało wzbogacone o śliwkę. Ale jakże jaką śliwkę. Apetyczną, prawdziwą, soczystą, taką niebywale świeżą, dojrzałą śliwkę. Taką, którą możemy sobie wyobrazić, kiedy po prostu mamy ją w dłoniach, ją dzielimy na pół. Ten miąższ jest taki, wiecie, nasączonym sokiem i cała ta śliwka po prostu aż paruje do nas takim wspaniałym aromatem. Pięknie odchodzi od pestki, jest soczysta, apetyczna i świeża. Powiem Wam, że niesamowity kunszt wykonania tejże śliwki w tym aromacie piżmowym. Naprawdę. Sonia Constant stworzyła ten zapach i jest to według mnie ukłon niebywały dla tej pani perfumiarz. Dlatego, że rzeczywiście zapach jest przecudowny. Wybrzmiewa czysto, śliwka nie jest chemiczna, a to naprawdę rzadkość. Piżmo jest takie bardzo fajnie, czysto, również czysto skomponowane, nie jest absolutnie męskie, jest zmysłowe, wyrafinowane, eleganckie i sensualne. Tak sensualne, jakie inne zapachy Narcisa Rodriguez lubią być. Ale dzięki temu, że tutaj ta śliwka rzeczywiście jest wyczuwalna od samego początku, daje to jakby nową nowość, nową jakość. Później, troszeczkę w trakcie jakby zapachu, kiedy na naszej skórze pracuje, wydobywa się z niej również akord kwiatowy. A tenże kwiat, który właśnie tutaj czujemy, to heliotrop, czyli taka błyskotliwa, radosna część nuty zapachowej. Ale co mamy w bazie? A bazę możemy poczuć tak naprawdę po kilku minutach już. W bazie mamy fantastyczny zamsz. Zamsz, skórę zamszową, taką, wiecie, w kolorze, ja sobie to wyobrażam, beżową nudę, takim miasto różowym. Zamsz, który nas otula, otacza, sprawia taką romantyczną aurę wśród nas. Sprawia, że jesteśmy bezpieczne, otulone takim zapachem elektryzującym. I jeszcze Wam coś powiem, niebywale oryginalnym. Ten zapach, według mojego nosa, jest naprawdę oryginalny, niepodobny do innych zapachów. Troszkę nawiązuje w tej bazie do Bottega Veneta wersji Sensual. I wydaje mi się, że kobiety, które lubiły ten zapach i za nim tęsknią, tutaj będą usatysfakcjonowane. Będziemy miały właśnie ten poklask zamszu, takiego ciepłego, otulającego zamszu. Naprawdę fantastyczny zapach. Próbujcie go, testujcie. Znakomita tak naprawdę wytworność podbijania się, czyli on nie jest nudny, nie jest monotonny, nie jest płaski. Cały czas nam na nowo pokazuje tą śliwkę, którą raz mamy taką bardziej dojrzałą, taką tryskającą soczystością, a raz mamy otuloną heliotropem, piżmem, taką mniej do zjedzenia, bardziej właśnie pudrową. Zapach mnie niesamowicie, fantastycznie zaskoczył. Jak z trwałością? Otóż tak, na mojej skórze jest to zapach bliskoskórny, do 8 godzin utrzymujący się. Na pewno ze mnie nie tryska ten zapach, jakoś tak nie tworzy aury wokół siebie. Nie wydaje mi się, żeby miał jakiś porządny sijaż również, więc będzie to na pewno kompozycja o trwałości średniej do dobrej. Czyli tak można byłoby powiedzieć 5-6 godzin. Nie dajemy się tutaj, myślę, namówić na większą jakby skalę według mnie. Natomiast jest to zapach bardzo elegancki, bardzo wytworny, szykowny, gustowny, oryginalny. Porównywałabym go naprawdę do najwyższej klasy perfum. Do perfum, które mogłyby wypuszczone być spod Toma Forda, na przykład japońska śliwka mi się tutaj nasunęła na samym początku, jak machałam pierwszą fazę. Świetny, świetnie skonstruowany, niebywale oryginalny i niebywale taki wytworny, zmysłowy, szlachetny zapach.
Próbujcie, testujcie, będziecie zachwycone. Dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia w kolejnej recenzji.